katalizatorów spalin, jak i dysponuje przemysł. Teraz przejdę do tlenku siarki. Mówiłem o pirycie, to jest właśnie piryt. Tak wyglądają kryształki pirytu. Podczas spalania powstaje dwutlenek siarki, który właściwie no jest szkodliwy, ale nie aż tak bardzo. Gorzej, że on ulega dalszemu utlenieniu i powstaje trójtlenek siarki, który z wodą, z parą wodną daje kwas siarkowy. Ten kwas siarkowy wrze w temperaturze 310 stopni, ale z powietrzem i z wodą nie tworzy mieszaniny azotropowej, czyli jeżeli kwaśne deszcze odparowują, to ten kwas siarkowy w tych kwaśnych deszczach ulega zatężeniu, aż powstaje czyste olejno. Stężenie tego dwutlenku siarki jest podane w województwie pomorskim, ale to już było omawiane, więc przejdźmy dalej. Tlenki azotu nie są związane z paliwem, nie są związane ani z węglem, ani z siarką, tylko występuje azot w powietrzu. Podczas każdej reakcji spalania w wysokiej temperaturze powstaje z tego azotu tlenek azotu, a potem dwutlenek azotu, krótko mówiąc NOx. Przy czym ilość dwutlenku azotu, który jest najbardziej szkodliwy, zależy od temperatury. Jeżeli temperatura spalania rośnie dwukrotnie, to ilość dwutlenku azotu rośnie dwudziestokrotnie. Czyli właściwie ideałem by było spalać w bardzo niskiej temperaturze, ale to nie jest możliwe, ponieważ jeżeli korzystamy z węgla, no to wiadomo, że węgiel ma temperaturę zapłonu, najpierw temperaturę zgazowania około 700 stopni, a dopiero potem dochodzi do zapłonu. Pod tym względem korzystniejszy byłby gaz, ponieważ w gazie nie występuje temperatura zgazowania, tylko zachodzi zwykły proces spalania i podczas tego spalania w palenisku, w płomieniu można umieścić wężownicę i schłodzić te gazy spalinowe, w ten sposób obniżyć ilość tlenków azotu. Kwas azotowy z kolei powstaje, gdy w parze wodnej, w chmurach, rozpuszczają się tlenki azotu, a właściwie dwutlenek azotu. Przy czym ten kwas azotowy jest o tyle lepszy z punktu widzenia kwaśnych deszczy, że podczas odparowania ich on tworzy z wodą mieszaninę azotropową, wobec czego odparowuje razem z wodą. W pozostałości pozostaje tylko to oleum, o którym już mówiłem. Oprócz tego występują jeszcze związki organiczne w spalinach. Kiedy ich jest więcej? Wtedy, kiedy jest niepełne spalanie. Wtedy, kiedy jest spalane paliwo w nieodpowiednim palenisku. Na przykład, jeżeli byśmy chcieli palić bawełną szczelniczą na przykład, albo prochem w piecu, to wiadomo, że dojdzie do spalania, ale jednocześnie całego budynku, albo całego nawet miasta. Dlatego paliwo musi być dobrane do paleniska, do pojazdu i dlatego w silnikach na diesel nie możemy spalać benzyny. To samo dotyczy w kotłach opalanych gazem, nie możemy spalać węgla i tak dalej. Kolejnym skażeniem to jest sadza. To są już związki w strukturze nano, które wnikają bardzo głęboko i wiadomo właściwie, gdzie mogą wyrządzić największe szkody, bo nie tylko w pęcherzykach płucnych, jak pani przed chwilą mówiła, rozchodzą się razem z obiegiem po całym organizmie. Przy czym w tej chwili już ten problem sadzy został dostrzeżony już i wiemy o jej szkodliwym działaniu. W moim czasie, jak ja byłem jeszcze studentem i miałem praktyki w Olsztynie w zakładach opon samochodowych, to tamten problem w ogóle nie był dostrzeżony. Obecnie, jak już byłem po kilkunastu latach tam w tym samym miejscu, to białe maski, rękawiczki, białe fartuchy, żeby było widać, kto miał kontakt z sadzą i żeby temu przeciwdziałać. W podobny sposób działają pyły i popioły, które ze względu na dobrze rozwiniętą powierzchnię, ponieważ to są gazy, dochodzi do topnienia popiołów w palenisku. One potem gdzieś tam kondensują, skraplają się, a potem przepną i mają bardzo dobrze rozwiniętą powierzchnię. Ta dobrze rozwinięta powierzchnia na zasadzie sił, występowania sił van der Waalsa powoduje, że na tej powierzchni osadzają się wszystkie zanieczyszczenia niepełnego spalania. W ten sposób, tak jak w sadzy,
Te zanieczyszczenia dostają się do organizmu. Kwaśne deszcze nie są związane z miejscem spalania, z miejscem funkcjonowania elektrociepłowni, ciepłowni, ponieważ rozprzestrzeniają się po całym obszarze za sprawą wiatrów. Co one powodują? Powodują korozję nie tylko metalowych konstrukcji, ale również cementowych, żelbetonowych. Powodują zakwaszanie gleby, a zakwaszanie gleby to z kolei zmiana stosunku jonów, które występują w nawozach azotowych, a jeżeli na poboczu drogi znajduje się ołów, ponieważ był dodawany w swoim czasie do benzyny, to normalnie on by tam był zdeponowany i nie szkodził, ale w momencie kwaśnych deszczy to może przejść do wód gruntowych i dalej przedostać się do organizmów. Kwaśne deszcze powodują również, jak Państwo widzą na tych zdjęciach, zawieranie lasów, zwłaszcza lasów iglastych. Mechanizm jest różny, związany przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, ale również związany z grzybami, bo jeżeli grzyby ulegną zakwaszona gleba spowoduje zwiększenie grzybni, to wtedy ta symbioza, która podtrzymywała lasy i dostarczała im zmineralizowane pokarm w postaci tej zmineralizowanej biomasy, a grzyby z kolei od drzew dostawały to, czego sami nie potrafiły syntezować, ponieważ mają chlorofilu, to w momencie, kiedy w lasach już nie ma tych grzybów, lasy po jakimś czasie też wymierają. I przywrócenie tego stanu jest bardzo trudne, ponieważ do następnej symbiozy może dojść dopiero po kilkudziesięciu latach. Oprócz takiego oddziaływania na faunę i florę, oddziaływanie na zabytki architektoniczne. Większość z tych tutaj przedstawionych na zdjęciach to jest węgla wapnia, to jest marmur, a wiadomo, że kwas siarkowy tak potrafi działać. Przywrócenie do stanu pierwotnego jest trochę skomplikowane, ponieważ jak Państwo widzicie, to są w niektórych wypadkach dzieła sztuki, więc nie wystarczy podmalować albo przykleić rzeźbie nosa z gipsu czy z betonu. To musi być specjalista, to musi być rzeźbiarz, to musi być kawałek dobranego kolorystycznie marmuru, wykuty w tym pomniku fragment, wstawiony ten marmur, no i ten rzeźbiarz musi mieć jeszcze zdjęcie i to dokładnie musi odtworzyć. To może, proszę Państwa, potraktujcie to jako przerywnik, ponieważ mówimy o zdrowiu człowieka, no ale zdrowie, jeżeli patrzymy na zdewastowane środowisko i zdewastowaną architekturę, to też tam się zdrowie psuje, przynajmniej psychiczne. A jak ktoś właściwie psychicznie za nie może, to jest potem następna choroba to już tylko kwestia czasu. Było takie hasło, blachy na dachy, ponieważ jak się te blachy ocynkowało, to one się nie rozpuszczały w wodzie, w deszczu. A z kolei te kopuły kościołów były pokrywane blachą miedzianą, bo ta patynowała na takim wyskawie kolor węglanów, węglowodorów i innych tam związków, które też się nie rozpuszczały w wodzie na skutek pasywacji. To było wszystko dobre do czasu, kiedy nie powstały kwaśne deszcze, bo kwaśne deszcze rozpuszczają i tą blachę wszystko cynkową i rozpuszczają również patynę miedzianą. No i teraz, żeby dokonać renowacji takich zabytków, proszę Państwa, niestety trzeba korzystać ze złota. Z cienkiej warstewki złota układać ją na tych elementach, które Państwo tutaj widzą błyszczących. To jest czasochłonne i pracochłonne i kosztowne. Ja nie będę mówił o oczyszczaniu powietrza. Odsyłam zainteresowanych do podręcznika i do książki techniczne aspekty ochrony powietrza i techniczno-technologiczne aspekty ochrony środowiska. Ukaże się w tym roku w WMT. Natomiast o czymś muszę mówić, wobec czego powiem, a ponieważ jednocześnie wiem, że to jest środowisko takie bardziej wielu specjalistów z różnych dziedzin. Dlatego proszę też mi wybaczyć taki popularno-naukowy ton tego wystąpienia. Więc ponieważ nie będę mówił o oczyszczaniu, więc będę mówił w takim razie o innych sposobach. W jaki sposób można ochronić środowisko i powietrze? No po prostu oszczędzać energię. Można przeprowadzić proces spalania w taki sposób, żeby tych tlenków azotu i tlenków siarki było jak najmniej. Można operację prowadzić na początku rury,
To znaczy, no, patrząc od strony paliwa, albo na końcu rury, patrząc od strony spalin. Więc jak już powiedziałem, spalinami się nie będę zajmował, może ten początkowy etap. Więc będę mówił o spalaniu fluidalnym, wzbogacanie, odsiarczanie, kogeneracja i inne metody poprawy energetycznej procesów produkcji energii. Spalanie fluidalne poprzez rozdrobnienie węgla, on się pali tak jak gaz, ponieważ nie ma etapu zgazowania, nie ma tego etapu, poza tym węgiel, który porusza się na poduszkach powietrza, tak jak w takim złożu fluidalnym, jak Państwo widzą, można umieścić wężownicę i można obniżyć temperaturę spalania. A jak mniejsza temperatura, to mniej tlenków azotu. Do rozdrobnionego węgla, albo inaczej jeszcze węgiel przed spaleniem, jak jest rozdrobniony, można podać flotacji albo rozdziałowi pneumatycznemu i oddzielić pirt wcześniej, oddzielić skałę płonną i sam węgiel spalać. Jak spalamy węgiel bez skały płonnej, to w ten sposób mamy większą wydajność i mniejsze straty energii na używanie tej skały. A pirt możemy spalić osobno i wyprodukować kwas siarkowy, sprzedać z zyskiem do produkcji akumulatorów czy innych. Jednocześnie do tego zmielonego węgla możemy dodać zmielony węglan wapnia. I wówczas w popiołach będzie gips. Wówczas z tego gipsu można zrobić z kolei takie tworzywo, kruszywo budowlane, lekkie kruszywo budowlane, tak zwany prolajta, który jest jednocześnie świetnym sposobem zagospodarowania popiołów. Czyli to jest przykład takiej technologii, która jest korzystna dla środowiska. Nie tylko ze względu na oszczędność, na oszczędzanie powietrza, ale również zagospodarowanie odpadów. Kolejną możliwość daje nam skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Jeżeli wyobrazimy sobie, że mamy 100 jednostek paliwa, jeżeli te jednostki podzielimy, jedną część tej energii, tego paliwa spalimy w elektrowni, to mamy 20% energii elektrycznej i ileś tam spalimy. Jeżeli drugą część spalimy w ciepłowni, to wyprodukujemy 37 jednostek energii cieplnej, a strat mamy 43 jednostek. Jeżeli taką samą ilość paliwa dodamy do elektrociepłowni, to uzyskamy 55 ciepła, 30 energii elektrycznej i tylko 15 strat, czyli ewidentny zysk. Do tego dochodzi jeszcze, proszę Państwa, sposób zagospodarowania ciepła odpadowego. Energia odpadowa zawsze występuje, ponieważ zgodnie z zasadami termodynamiki nie mogę całej energii zawartej w paliwie zamienić w pracę. Część energii zamienię w pracę, a resztę muszę wydalić. Dlatego, proszę Państwa, każda fabryka ma kolumn. Każdy samochód ma rurę wydechową. No i każdy człowiek również w jakiś sposób pozbywa się nadmiaru przetworzonej energii. I tą energię można wykorzystać. Powinno się wykorzystać. Ta energia może być zarówno energią cieplną, przede wszystkim taką mamy odpadową, więc jeżeli produkujemy jednocześnie i ciepłą energię cieplną, i energię elektryczną, to się nazywa kogeneracja. Ale proszę Państwa, w przemyśle występuje jeszcze zapotrzebowanie na chłód albo na inne rodzaje energii. Więc jeżeli chcemy jednocześnie produkować parę wodną, wodę lodową i energię elektryczną, to wówczas się nazywa trygeneracja. Przy czym ta trygeneracja może być w różnych konfiguracjach, nie tylko takich. Pozostaje jednak nadal problem zagospodarowania ciepła odpadowego i tutaj pewnym rozwiązaniem jest propozycją, jest ORC. ORC to jest związane z tym, że to są czynnikiem napędowym turbiny parowej, nie jest parowodna, bo parowodna ma pewne parametry, 400 stopni duże ciśnienie. Im większe ciśnienie, im większa temperatura, tym większe straty do otoczenia, bo różnica temperatur jest tą siłą wymuszającą strumień ciepła na zewnątrz. Jeżeli zastosujemy organiczny czynnik, który drze w niższej temperaturze, to możemy wykorzystać to samo zjawisko, ale przy innych parametrach niskotemperaturowych. Jest taki układ termodynamiczny, jednocześnie aparaturowy, gdzie jest wytwornica pary z nisko wrzącego czynnika, jest turbina, potem jest skraplacz, produkujemy energię elektryczną. Różne konfiguracje takich aparatów.
Tą sprawność można jeszcze zwiększyć, dodając wewnętrzny regenerator wymiennik ciepła. Ponieważ porobiliśmy taką pracę, przeanalizowaliśmy wiele czynników pod kątem ich możliwości wykorzystania, dobraliśmy jeden SES-36 i okazało się, że sprawność tego źródła ciepła, z którego korzystaliśmy, które miało temperaturę 73 stopnie i chcieliśmy je schłodzić do około 32 stopni, to przy tym wewnętrznym wymienniku ciepła teoretyczna sprawność wynosiła 11,58%. Kolejną możliwość, proszę Państwa, dają silniki Stirlinga. Silnik Stirlinga polega na tym, że spalanie zachodzi nie w silniku, nie w korpusie, tylko na zewnątrz. Doprowadzamy z zewnątrz jakieś tam ciepło. To ciepło powoduje przetłaczanie tego czynnika z jednej przestrzeni do drugiej. Po drodze on dostaje, pobiera ciepło, oddaje ciepło, jeszcze wewnątrz jest regenerator. Tu są takie etapy przetłaczania tego czynnika. A tu proszę Państwa, jak to działa. Cztery cylindry są zabrane w ten sposób. Jest krzywka, układ krzywkowy obraca się wam. Krzywka powoduje, że one w pewien synchroniczny sposób się przemieszczają, powodując przetłaczanie tego czynnika z jednej przestrzeni do drugiej. I w ten sposób można zagospodarować ciepło odpadowe, wykonać pracę, a pracę w generatorze zamienić w energię elektryczną. Tu proszę Państwa przykłady prac studenckich. Tutaj ciepłem odpadowym jest jak gdyby ten gaz z spalnikami, ale student w tym nie dysponuje ciepłem odpadowym. Natomiast jakąś tam energię miał, wykorzystał. Są takie rozwiązania, które są nawet napędzane ciepłem z herbaty, która się stoi w szklance. Podstawy teoretyczne działania silnika Stirlinga jest tam izochora, izoterma. Przed obiekt, tak jak Państwo to widzicie, dwie izotermy, dwie izochory. Czynnik jest przetłaczany. Jest to znane już rozwiązanie od 1816 roku przez Stirlinga. Oni konkurowali razem z Ericssonem. Co jeden nowego wymyślił, to potem następnym roku następny. I tak nawzajem konkurowali ze sobą. Oprócz ciepła odpadowego może być wykorzystany ten silnik Stirlinga w ten sposób, że zagospodarowuje energię słoneczną. Tu Państwo widzą taką farmę związaną z takich kolektorów słonecznych. A tu z kolei jest układ, który pracował 17 lat. Silnik Stirlinga, który pracował z takim zwierciadłem, jak Państwo tu widzą na rysunku. Uzyskał sprawność niebitą dotychczas poprzez ciągła praca i jego parametry. Z tym, że proszę Państwa, on pracował jednocześnie z silnikiem diesla, czyli w nocy. Pracował diesel, a w ciągu dnia pracowała energia słoneczna. No i w ten sposób była wytwarzana energia elektryczna. Proszę Państwa, na zakończenie chciałem powiedzieć coś na temat technologii pitch point, która też daje pewne możliwości oszczędzania energii. Jeżeli wyobrazimy sobie proces wymiany ciepła, wymienniki, jest wymiennik, bo chcemy proces przeprowadzić w temperaturze 200 stopni, więc musimy czynnik podgrzać. I zastosujemy wymiennik ciepła, parę wody. A potem to, co się wyprodukowało, kondensat, chcemy skondensować, żeby uzyskać powrotek. Więc musimy schłodzić. Do tego jest również wymiennik ciepła 90 stopni. No i żeby uzyskać 90 stopni, więc musimy zimną wodę to schłodzić. Niewielka zmiana, proszę Państwa. Część, zamiast tych dwóch wymienników ciepła zastosuje trzy, ale mniejsze. Jeżeli ja je ustawię tak, jak Państwo tu widzicie, to nic właściwie żadnych nakładów nie ponoszę.
Ale jaki jest efekt? Pary wodnej mam mniej, bo zamiast tyle zużywam tylko tyle. Wody do chłodzenia używałem tyle, a używam tylko tyle. To jest tak zwana technologia checkpoint, którą rafinerii bardzo dobrze znają, stosują ją, ale nie wszystkie zakłady o tym wiedzą. Zakłady rafineryjne, zakłady produkcji spirytusów, korzenie tego procesu nie znają i wiele innych, więc to jako ciekawostkę polecam Państwu. To by było, proszę Państwa, wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam za tyle, ale ja zacząłem po swoim referacie, bo czego było po prostu już na samym początku stremowany, bo 10 po zaczynało. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Sławomir Ziemiński. Tak się składa, panie profesorze, że kiedyś razem pracowaliśmy w tej samej katedrze. Zajmowaliśmy się odnawialnymi źródłami energii. Ja pomagałem inżynierom pracę dyplomową robić. A mam takie pytanie, bo w tamtych czasach, panie profesorze, był problem, że no, współpracy z biznesem i z naukowcami. Tutaj mówimy o tym, że te wszystkie naukowe jakby, technologie, no, nowoczesne technologie i tak dalej, jest problem ze wdrażaniem ich do biznesu. Czy Politechnika Gdańska, czy naukowcy Politechniki Gdańskiej znaleźli klucz współpracy z biznesem? Mam takie pytanie jedno. I drugie pytanie odnośnie tych spalań fluidalnych i innych. No, to jest taki problem mieszkańców Gdańska. No, jak tu zapytam się jako prezydent Fundacji Gospodarczej Bezrobotną Sławpol Wolna Przedsiębiorczość Gdańsk-Bydgoszcz. Chodzi o naszą tutaj w Gdańsku spalarnię śmieci, spalarnię zwłok. Czy te procesy spalania, które tam się odbywają, czy one są bezpieczne dla naszego środowiska, dla naszego miasta? Przecież jesteśmy po olbrzymiej reglomeracji Trójmiasta. Czy to spalanie jest bezpieczne, czy tu można być, nie może być do jakichś niekontrolowanych spalań, zanieczyszczeń środowiska i tak dalej, czy to nam nie grozi? Już nie mówię o rafinerii, która jest blisko też Gdańska. Pan powiedział, współpracowaliśmy kiedyś razem tam głównie. Znam odpowiedź na moje pytania, żeby Państwa później nie męczyć. Na pierwsze pytanie odpowiadam tak, a na drugie pytanie odpowiadam nie wiem. Dziękuję panie profesorze. Pozostajemy nadal w temacie jakości powietrza. Bardzo proszę pana Adama Zarymskiego, naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pan Adam opowie trochę o jakości powietrza zamijającego. W Wojewódzkim Inspektoracie w Gdańsku. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Zastanawiałem się, co Państwu powiedzieć w aspekcie ochrony zdrowia, a wpływu na to zdrowie środowiska naszego. A pomyśleliśmy, że rzeczywiście powietrze, którym na co dzień pływamy, przez 24 godziny jest tematem, który zawsze będzie z tym zdrowiem wiązany. Dlatego kontynuując poprzednie wystąpienia, a głównie piękny wstęp zrobiła pani Krystyna Szymańska, dyrektor ARMAG-u. Tutaj tym samym odrobinę również w tej kwestii uzupełnię te informacje, które pani Krystyna Szymańska przedstawiła. Może wstępem. Inspektorat Ochrony Środowiska zajmuje się takimi dwoma, ma takie dwa statutowe filary w swojej działalności, a mianowicie główny to
działania kontrolne w zakresie przestrzegania ochrony środowiska przez podmioty gospodarcze, a drugi to prowadzenie monitoringu środowiska i badanie jego stanu. Dla jednej i drugiej działalności posiadamy własne laboratorium, które na nasze zlecenie realizuje badania, na nasze zlecenia, a w zasadzie, jeżeli mówić o proporcjach tychże badań, można by rzec, na rzecz Państwowego Monitoringu Środowiska tych badań jest około 90%. No, pozostałe to działania inspekcyjne. Państwowy Monitoring Środowiska wpisany w nasze prawo, prawo ochrony środowiska, prawo wodne, również w naszą kompetencyjną ustawę, ale to tylko sygnalizuje. WIOŚ monitoruje środowisko w zakresie powietrza, wód powierzchniowych, wody podziemne, hałas, a także promieniowanie elektromagnetyczne. Przejdźmy w związku z tym do wspomnianego powietrza na początku. Tutaj przedstawiam Państwu naszą sieć monitoringu, która funkcjonuje w obszarach województwa. Jak widzimy, no, słabo opomiarowany jest ten rejon. Jest ten rejon naszej części południowo-zachodniej. Tu praktycznie mamy stanowiska pomiarowe w systemie pasywnym, w systemie wskaźnikowym. Niemniej, czy to jakaś duża szkoda, no, ten rejon jest generalnie w miarę czysty i na podstawie porównań wszelkiego rodzaju z obszarami, gdzie pomiary są prowadzone dosyć intensywnie, można wyciągać wnioski, że być może ten monitoring rozszerzony tak bardzo nie jest nam potrzebny. Niemniej warto byłoby być może gdzieś tutaj, czy w powiecie, w Chojnicach sam, usadowić stację monitoringu z prawdziwego zdarzenia. A tu jeszcze informacja króciutka. Oprócz nas również nasi przyjaciele z Armagu prowadzą pomiary. To już Państwo wiecie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także niektóre zakłady przemysłowe montowane są w Państwowym Monitoringu Środowiska. Wymienimy tutaj choćby Polfarmę czy Fidzyński paper. Badania prowadzimy w zakresie dwutlenek siarki, tlenek azotu, ozon, tlenek węgla, benzen, pyły zawieszone. To są zanieczyszczenia, które musimy badać w związku z przepisami prawa, które nas do tego obligują. Również zawartość w pyle zawieszonym ołowiu, arsenu, niklu, kadmu, benzo, alfa, pirenu. Prowadzimy te badania na różnoraki sposób. Tutaj można to dzielić na różnych, że tak powiem, przekrojach, płaszczyznach. Pomiary automatyczne, pomiary manualne, pomiary wskaźnikowe. A przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby w obszarach, gdzie występują wysokie, przewidywane są wysokie stężenia zanieczyszczeń, aby tamże właśnie wykonywać te pomiary metodami referencyjnymi. Na to jest kładziony bardzo duży nacisk, nie tylko w województwie, w całym kraju. Jeżeli Państwo zobaczycie gdzieś takie obrazki, na dachach tychże kontenerów będą czerpnie, to na pewno to są stacje monitoringu powietrza,
z automatycznymi w środku urządzeniami, które przekazując dane do centrali, następnie wędrują natychmiast, prawie można rzec online, na strony internetowej, na których możemy się z tymi wynikami badań zapoznawać. No, mamy również takie urządzenia, które są do grupy zaliczone badań manualnych, gdzie niestety pomiar, wynik pomiaru jest znany po jakimś czasie, po badaniach przeprowadzonych w laboratorium. Przejdźmy do oceny jakości, o której chciałam mówić. Chciałam Państwa zapoznać w dzisiejszym rokrocznie na podstawie wyników dostępnych z Państwowego Monitoringu Środowiska, czyli od tych wszystkich podmiotów, które wymieniłem. Wyniki zbieramy od 1 stycznia do 31 grudnia. Oceniamy, weryfikujemy. A następnie porównujemy z wartościami referencyjnymi, po czym wydajemy, że tak powiem, diagnozę. Robi się to w dwóch strefach. Województwo Pomorskie jest podzielone na dwie strefy: aglomeracja trójmiejska oraz pozostała część województwa, strefa pomorska. Prawie Słupsk mógłby być również strefą, ale prawie, bo tam brakuje troszeczkę do 100 tysięcy mieszkańców, ale to tak na marginesie. W strefach na podstawie wyników pomiarów wskazujemy klasę strefy. Klasa A to strefa, gdzie w zasadzie wszystko jest ok. Klasa C to strefa, gdzie trzeba wysilić się w kierunku poprawy jakości powietrza. Jest taka przejściowa klasa B,